Dojechaliśmy do miasta Duz w Tunezji, czyli do Grot Sahary. Tu za mną są już samochody serwisowe, jest MAN, gdzieś tam dalej jest rajdówka, zaraz do niej podejdę. Krótki przepak, na dzisiaj w planie jest dojazd 80 km już przez Szutry i Wyrmy do pierwszego biwaku, a jutro zaczynamy pełen trening. No, zaraz czuć klimat. Jesteśmy na stacji benzynowej, tankujemy do pełna wszystkie samochody i ruszamy na Wydmy. Wjechaliśmy w pierwsze większe Wydmy i zaczęły się przygody. Jest ciemno, ale jest godzina dopiero mniej więcej w pół do siódmej. Chociaż ciemno jak w środku nocy. Dookoła jest cudowny widok. Jesteśmy kompletnie na środku pustyni. Za mną jest płot, który wskazuje, gdzie jest początek Parku Narodowego Jabil. A wokół tylko piach i piach. Uruchomiony, to będziemy tu się wściekać po prostu jak dzicy. Problem z autem jest rozwiązany. Wkładają chłopcy, żeby wkrótce ruszyć na trening, a tutaj Piotrek i Kuba szykują się już na przepak, bo po testach samochodach wszystko będzie ok. To już ruszamy na 3 dni w diuny bez opieki Mana. Jedziemy już na lekko ćwiczyć i biwakować na Wydmach. Także wszystko musi mieć ze sobą. Jedzenie, picie. Wszystko na 3 dni dla całej grupy. A tak wygląda sprzęt ze zdiagnozowanym problemem. Mała pierdółka, a jednak zatrzymała nas wczoraj, ale nie poddajemy się. I nasza ekipa zabezpieczenia, Habib i jego drużyna. Samochód naprawiony, wszystko przygotowane, reszta spakowana, także za chwilę ruszamy gdzieś tamte diuny przede mną. Zaraz przełączę kamerę, żeby pokazać, jak to wygląda z perspektywy kierowcy i co nas czeka przez najbliższe kilka godzin. No i mamy za sobą 60 km od bazy dzisiejszej. Tam daleko, o, te Krzuny, to jest wioska Ksargilan. A myśmy jechali teraz taką fajną, szybką szutrową, szeroką, na kilkanaście metrów, czasami kilkadziesiąt. Prędkości dobrze powyżej 100. Czasami krótkie odcinki przez małe Wydmy. Ale to, co tu się dzieje, to jest absolutnie niesamowite. Jak to pięknie wygląda. Warto było tutaj cisnąć, żeby zobaczyć wielki erg wschodni Ksargilan.
a my jesteśmy pod fortem. Stary fort. Nie wiem, czy dzisiaj tu śpimy, czy jedziemy dalej. Zaraz się dowiemy, jak przyjedzie ekipa. O, już widać, że tam jadą. Troszkę naokoło drogą, myśmy jechali przez Rydny. A oni sobie jadą główną szutrówą. No ale to osobowe terenówki, a nie rajdowe, także wybierają drogę taką, żeby nie poniszczyć samochodów. No a my trenujemy. Byliśmy takie miejsce na Lidlach wczoraj wieczorem z takim uskokiem wydmowym. Jesteśmy tutaj wieczorem, jest mało było co widać, ale dzisiaj rano cudownie. A cel na dzisiaj to są tamte wysokie widmy. Przyjechaliśmy stamtąd. Dzisiaj się wydaje, że to już całkiem łatwy teren, a wjeżdżamy na dwa dni gdzieś tam. Arek dzielnie zmienia ciśnienie, spuszcza na 0,8. Tak, Arek, jakie będzie ciśnienie? 0,8. Za nami już spora część tych dużych rytm. Na ten wał używaliśmy jako pierwszy, potem były troszkę mniejsze rytmy. Teraz już mamy drugi wał, taki większy. Co przed nami? To chyba tylko Piotrek wie. A przed nami taki jest widok. Właśnie lepszy jest za oka kamery. O, tam widać kolejny wał. Gdzieś tam na drugim, na horyzoncie. Czyli tam za chwilę jest dół. Troszkę mniejszy gryp i znowu jest kolejny wał do pokonania, albo tam zobaczymy. Natomiast znacznie lepszy widok jest tutaj za kamery niż za kierownicy samochodu, kiedy trzeba lub posiadać po samemu szukać drogi i pokonywać te wydmy. Thank you.
ostatni zjazd przed biwakiem. A, to już taki na finisz, ale tam było dużo gorzej. Nie wszystko się udało nagrywać, bo była walka. Jesteśmy w pięknym miejscu, pośrodku oczywiście niczego. Zakładamy biwak, a jutro jedziemy tam dalej. Tam na zachód mamy jeszcze 40 km do pokonania. Myślę, że za dwa dni, jak dobrze pójdzie. Sporo dzisiaj było przygód, ale zachowamy je dla siebie. Kiedyś może opowiem przy herbacie. A dzisiaj wydmy za wydmami. Jeden pas, przejdziemy w poprzek, taka krótka hamatka albo obniżenie terenu i kolejne pasmo wydm. I tak cały czas do przodu. Jednym z naszych punktów pośrednich jest właśnie ten oto wrak Toyota Land Cruiser 100 z rajdu Sahara Run. Samochód spłonął doszczętnie, został tutaj na pustyni, teraz służy jako punkt charakterystyczny na trasie do Lost Lake. Już dojechaliśmy do tego punktu, stąd mamy jeszcze 30 km do celu. Jakby ktoś się pytał, czy warto przyjechać do Tunezji, no to cóż, sami zobaczcie. Wszędzie może wydm. Tam kolejne oczko, widać ślady. I tu musimy zjechać z tej wielkiej wydmy kolejnej, przeciąć kolejne takie plato i znowu wbić się w wydmy. To już chyba dzisiaj 10 czy 11 pasmo takich wydm. One się fajnie pną od tej strony tak łagodnie, ale kończą się pionowymi zjazdami. Wszędzie przejechaliśmy już ponad 30 km od ostatniego biwaku, a
a ostatni biwak był ponad 20 km od asfaltu. Więc mamy za sobą jakieś 50-60 km w linii prostej od asfaltu w Ksargilan, a przed nami to nie wiem, to już chyba tylko tam Algieria albo Libia. No co mam powiedzieć, no jest cudownie. Jest Lost Lake, zielona oaza, woda, piwo, prosecco, tajin, o reszcie nie będę mówił. Kobiety i śpiew, tam jest Piotruś, pomachaj Piotrek. To jeszcze nie jest koniec tego etapu, nie cieszymy się jeszcze, mamy jeszcze kupę. To jest ta oaza? Tam jest ta oaza, tak. Widzisz to? Mamy to. Może mi się uda przybliżyć. O, to zielone oczko. Naszego etapu dzisiejszego, to już tam jest Lost Lake, widać zabudowania, tu nasz samochodzik, tam jeszcze jest Sowa, tu Kuba i Piotr. No, sam w to nie wierzę. Po dwóch dniach jazdy jesteśmy w osadzie przy Lost Lake. O, zdejmę ten kask. O, chodź Areczku. Dotarliśmy. Jesteśmy. Jesteśmy w Lost Lake. Jesteśmy. Dużo nauki, nie? Dużo wpadek. 16 razy się zakopaliśmy, ale jesteśmy. Ale jesteśmy. Wszystko chyba przećwiczyliśmy, co na razie powinniśmy, tak? Różnego rodzaju zakopania, wykopania, sprzęty do wydostania się. Duszka, podnośnik, koło. Trapy oczywiście, lina, ciąganie, tak, że wszystko było. Bardzo dobre dwa dni treningu. No i dużo jazdy po wydmach, po różnych formacjach, z różnymi prędkościami. Zajebiście. A teraz basen, kolacja, prosecco. No
Czesi, czeska grupa motocyklistów. Spotkaliśmy ich w DUS. Śmiałty całym hotelu, co nasza ekipa serwisowa. Też jechali przez Wydmy. Spotkaliśmy się tutaj na biwaku w Lost Lake, na ich motorki. Dzisiaj mamy kolację przygotowywaną przez Habiba, naszego opiekuna całej wycieczki. No a już wykąpany w jeziorku, w bajorku. Tutaj jest taki odwiert, podobno 200 metrów w głąb ziemi i z tego odwiertu leci ciepła woda, w której wszyscy po dojechaniu do Lost Lake się oczywiście kąpią, także zrobiliśmy też tak i my. Już nie mogę się trochę, bo jestem głodny jak pies, ale na razie delektuję się chwilą dojechania do tego miejsca. Dwa dni naprawdę niezłej wyrypy, żeby tu dotrzeć. Nie jechaliśmy oczywiście najprostszą drogą, bo nie będziemy wracać jutro. Co prosto nie oznacza, że jakaś pista też będzie jechać przez Wydmy, ale już nie takie duże, nie takie trudne jak te, które pokonywaliśmy teraz przez dwa dni. O, fajnie, naprawdę było fajnie. Jeden z naszych przewodników przygotowuje ognisko do wypieku chlebka. Także dzisiaj wreszcie po tych dwóch dniach jazdy po Wydmach zjemy pyszne lokalne jedzenie. Ma być dzisiaj kuskus. Zobaczymy, co tam nam zaserwują do tego kuskusa gospodarza, ale za chwilkę będzie robiony chlebek. Mniam, mniam. Chodź! Ciacha, chodź! Ciacha, chok! Celem, jestem z tym. Foto! Panie, barra się nie foto. Wieczór nastał, czas na kolację. Biba u Habiba. No koledzy, jesteście w telewizji, bez przekleństw, co jemy? Na zdrowie. Pomidorowa z wczoraj. Pomidorowa, tak. Z kusem zamiast ryżu. Zupka. Popita z tańskim winem. Zabierz ten alkohol. Jest pietruka. Harisa z oliwkami i z tuńczykiem. Jest pieczony chlebek. Ciekawe, tutaj w ognisku. Żywą pietruszkę 50 km w pustyni. Pieszczystej, bo 100 km w sumie. Biba u Habiba. Poranek w osadzie Lost Lake czeka na nas na popołudniu, jak wrócimy dzisiaj z Wydm, ale zaczynamy od śniadanka już w warunkach cywilizowanych. Śniadanko u Habiba, także czekamy na omlety, na razie takie wstępne kanapeczki. Panowie, dzień dobry. Dzień dobry. Wyżerka na całego. Plan na dzisiaj to duże Wydmy gdzieś tam za tymi. Ćwiczymy kolejne elementy jazdy w takim terenie. Autka szybko jeszcze przejrzymy i za godzinkę z kawałkiem będziemy ruszać w drogę. Wracamy tutaj dzisiaj na nocleg jeszcze i jutro powrót do DUS.
Opar kiedyś miał takiego zielonego. To sprzedał na rojowi. Nie miałem dwa. Jesteśmy w domu. Żegnamy się z Lost Lake. Słońce zachodzi za wydmami, za którymi dzisiaj jeździliśmy, za tym pierwszym pasmem. Były te większe wydmy. No tak nas ściorało, że prosto z treningu skoczyliśmy do jacuzzi i właściwie wyszliśmy dopiero teraz, po zmroku. Także nawet zapomniałem nagrać krótkiego podsumowania. Dzień bardzo udany, dużo dobrej jazdy na bardzo wysokie wydmy. Także zjazdy, podjazdy, bardzo mało zakopań dzisiaj, coraz większa prędkość, także mega zadowoleni z treningu. Jutro wracamy do DUS. Podczas każdej wyprawy przychodzi taki moment, że w końcu trzeba spełnić obietnicę i po 5 dniach hasła tomorrow nadeszło dziś i będą francuskie tosty. Człowiek wielu talentów, świetny rajder, dobry przewodnik i jeszcze kucharz, no proszę. Piotr, pokaż co tam masz. O, proszę. Pachnie Francją. Francuskie tosty. Żegnamy się z Lost Lake. Tu jeszcze ekipy się budzą, my już staliśmy jeszcze przed świtem, żeby się spakować i wyruszamy w ostatni offroadowy odcinek przez wydmy do Tambawin, a potem już szutrami do DUS. Także Habib gotowy. My pakujemy ostatnie rzeczy do samochodów, odpalamy silniki i jedziemy. Po kilku dniach dojechaliśmy do miejsca, w którym prawie zaczęliśmy naszą przygodę. Pierwszy piwak Mana tutaj na wydmach, potem musiał wrócić tam do miejsca, gdzie mieliśmy ten problem z nadużerem. To było nasze pierwsze miejsce noclegowe za nas, Tambawin. Przed chwilą minęliśmy Camp Mars, a czas dojazdu z Lost Lake tutaj to 2,5-3 godziny. Najpierw dosyć się trasy średnio trudnej, ale bardzo przyjemnej widokowo. Przed nami kolejne jeszcze 2,5 godziny do DUS. W Tambawin mamy czas na szybką kawkę. Także zawitamy zaraz w kawiarni. O, jest Habib, zadowolony. Ty był? Good, very nice. Kafe, kafe? Kafe, ja. Wchodzimy sobie do kafejki. Bardzo przyjemnie. O, kafe, kafe, bonjour. I oczywiście nalepki.
O, kawka się już zrobiła. Także proszę. Nalepki z poprzednich lat. Tak jest. Jest i nasz drugi przewodnik. Tak. Rozpoznaje porządne barwy. Tak jest. Tak jest. Udało się dotrzeć do Mimi, do naszego mana. Ten ostatni odcinek no, w takim szybszym tempie. Dwa zakopania, lekkie zagubienie, ale w końcu udało się dotrzeć, także fajnie. Fajnie się jechało, pogoda się zmienia, jakiś front idzie, zaczął padać deszcz. Także o, tam chyba się nawet, nie wiem czy będzie widać, o, tam chyba zaczyna się mocno zmieniać, także za chwilę chłopaki dojadą do nas. Przepakowujemy się szybciutko, jedziemy do DUS, a my jeszcze z Arkiem dalej na Dżerbę, bo jutro wylatujemy już do Polski. Także żegnamy się z pustynią, za chwilę jeszcze 2 godziny jazdy. Właściwie tym akcentem mogę zakończyć relację. Za chwilę z tym białym, pięknym Lancerem 105 z kierowcą Alim jedziemy na Dżerbę do hotelu. Jutro wylatujemy do Warszawy. Tu się zaczęła nasza przygoda, tu się kończy. Także dziękuję wszystkim za oglądanie. Zapraszam na kolejny filmik z kolejnego fajnego wypadu.